No i hejo, dzień doberek, dzień doberek. Ja przybywam do Was z pierwszą częścią tak naprawdę vloga i w sumie nie wiem, czy to będzie jedna część, ale tak myślę, że chyba jednak z wakacji będzie tylko jeden vlog. Tak mi się wydaje, dlatego że miejsca wszystkie to są takie same, do których już uczęszczałam, także nie mam tutaj absolutnie nowych miejsc. Więc nie mam jakby nic nowego Wam do pokazania, a ci, co nawet nie widzieli, to zawsze mogą sobie kliknąć ten sprzed roku czy sprzed 2 lat i tak naprawdę wszystko jest tak samo. Dlatego pomyślałam, że to będzie dosłownie jeden vlog, ale za to Wam może tak bardziej przybliżę, jak wyglądają plaże. Tu akurat mamy taką bardzo, bardzo kamienistą. Tak ona wygląda. Oczywiście ja Wam to później fajnie jakoś spróbuję zmontować jeden filmik i zobaczymy, ale tak mi się wydaje, kurczę, że no właśnie to będzie jeden vlog z wakacji. Nie ma sensu, słuchajcie, rozdrabniać mi się na kilka. Też pomyślałam, że zrobię Wam taką pocztówkę, więc pewnie z tymi widokami też dostaniecie pocztówkę. Dobra, cykniemy sobie fotę, bo jest ładnie. Okidoki, jeszcze leci samolot, ale pewnie go nie będzie widać. Chyba go nie widać. No i co? Ja popitałam, słuchajcie, idę właśnie w stronę Café La Ole, także jestem przekonana, że jeszcze stamtąd Wam się odezwę. To jest dokładnie nasz drugi dzień pobytu. No i powiem Wam, że jest cudownie. Dzisiaj akurat trafiliśmy na naprawdę fajną pogodę, bo tak naprawdę wczoraj, dobrze mówię, i chyba przedwczoraj, było tak średniało. Wczoraj już po południu było naprawdę chłodno i już było ciężko naprawdę wieczorkiem, godzina 19. 20, to już był dokładnie ten czas, kiedy trzeba było niestety, ale wracać. Przejdę chyba sobie tu właśnie po tej stronie, macie te sklepy, o których zawsze Wam mówię. No i tak zwane restauracje, tak zwane Chińczyki i tak dalej. Także po tej stronie cały czas ciągnie się. O, właśnie takie sklepy pełno, 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 aż przez całą awenidę. A z tej co idę ja, mamy chodnik. Fajna fura pojechała. Mamy chodnik. Dzisiaj też mam wychodne, więc może też Wam pokażę trochę życie wieczorowe. Życie taką wieczorową porą. Ja przejdę teraz sobie tutaj na stronę sklepów, dlatego że też mam plan zajść, słuchajcie, do jakiejś perfumerii, do jakiejś drogerii. I bardzo chcę, słuchajcie, zobaczyć za najnowszym podkładem z Guerlain. Nie pamiętam teraz, Lesentil czy coś takiego. Doszłam, słuchajcie, aż do Café La Ole i pół drogi Wam nagrywała, bo po prostu jarnęłam się, że nie włączyłam kamery. No cóż, zdarza się, jak widzicie. Ja jestem właśnie przed Café La Ole. Jestem dokładnie w tym miejscu. Znanym Wam, powinniście pamiętać. Ja to miejsce uwielbiam, ale nie przychodziłam tu jeszcze odkąd przyjechaliśmy. Znaczy nie byłam ja tutaj jeszcze odkąd przyjechałam. Tylko dlatego, że wczoraj było naprawdę chłodno, jak już była godzina 19, więc nie było sensu mi tutaj przychodzić, żeby sobie tutaj posiedzieć, bo tak naprawdę po prostu bym zmarzła. Zaszłam właśnie, słuchajcie, do jakiegoś sklepiku, takiego o. Do takiego o zaszłam i zakupiłam coś z firmy Wet n Wild. Ja jej wcześniej u nas nie widziałam, dlatego postanowiłam sobie coś zakupić, żeby po prostu Wam pokazać, zrobić test. Za chwilę Wam pokażę, jak jest pięknie, widzę, że moje miejsce jest też wolne. Chociaż nie wiem, czy siądę sobie tutaj, czy właśnie na leżaku tam. Ale chyba na początek bym sobie cuknęła tutaj. Jesteśmy dokładnie w tym miejscu. Uwaga, tam właśnie są moje sofy z tyłu. Tam jest takie fajne miejsce, gdzie można sobie siadać. Tak, 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 tak. Tak, teraz oczywiście będą się wszyscy patrzeć, bo przecież nagrywam. Więc widać od razu, że turystka. Dobra, czekajcie, a ja Wam pokażę, gdzie ja lubię sobie siadać. Uwaga. O, to już jest zaraz tuż, tuż. O, tam jest, czy widzę jakiś pałąk, dziewczyny sobie czaskają foty. A ja zawsze lubiłam, ale widzicie, jest właśnie cień. I ja właśnie zawsze siadam sobie tutaj na tych tutaj właśnie lewakach. Także tak to wygląda, zobaczcie jak ładnie. Tak, tak, tak. Do góry widzę, że siedzą przy stolikach. Tak, tak, tak. I tam jest jeszcze basen. A z tamtej strony Wam zaczynam nagrywanie, jak właśnie przyszliśmy. A teraz jeszcze Wam pokażę
Jeszcze wam pokażę drugą stronę. Uwaga. Wzięłam sobie stickę, ale zapomniałam sobie czego założyć na rękę i dopasować oczywiście aparat. Teraz wam pokażę. Uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. Idę na sam koniec. I tutaj to miejsce to jest to, w którym bardzo często wam nagrywałam live'y i to było w tamtym roku dokładnie. Także uwaga. I tutaj już niestety jest tylko i wyłącznie cień, więc ja już tutaj sobie nie sypnę. O! Tutaj. No i stąd wam właśnie nagrywałam filmiki. O, zobaczcie jak pięknie. Już nie jest pięknie. Cudownie jest. Akurat teraz trafiłam też na fajną nawet pogodę taką, żeby sobie właśnie usiąść. I postaram się oczywiście może przyjść do was z live'em, ale na początek sobie troszeczkę posiedzę, a później może tu do środka wejdę i sobie coś nagramy. A teraz zmieniam rąsie i zrobię sobie jakieś focie. I już, uwaga. Cystery, Gracja będzie skakiwał do basenu. Naprawdę? Tak wskoczysz? Wow. Tak. I skoczył. I nie ma. A-a. Pięknie. A, to już się do ciebie obróciło. Patrzcie. Hejo, witam się z wami. Jesteśmy tym razem w Playa Blance. Mamy tutaj taką malutką plażę. No i oczywiście cały taki właśnie deptak. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. I tak naprawdę szliśmy z tamtej strony, gdzie stoi ten wielki big statek. Tak to wygląda. I teraz idziemy z brygadą gdzieś zjeść. Prawdopodobnie tam, gdzie to zielone, usiądziemy i sobie coś zjemy. Poczyniliśmy jakieś oczywiście mini zakupy kosmetyczne, jak żeby inaczej. Trafiliśmy też na bardzo, bardzo fajne promocje. Bardzo proszę, jeśli chodzi o kurs, mamy 1,16. Także też bardzo dobrze, bo w Puerto już nawet widnieje 1,14. Także jak już macie powyżej 1,15, 1,16, to nic, tylko wymieniać. No, także tak to pięknie tu wygląda. Asia Playa Blanca, bardzo proszę. Nie za duże te pizze, że się sobie wzięli? Za dużo. Co ty masz? Ja nie, to wziąłem do... Co to jest? Ser? Podziałki. Czekaj, dobra. Otworzy ci? O, wow! Chyba nie wierzę. O, oczy maci. Nie ma tu? Śliskie to jest, to zielone takie, nie wiem. Tu nie widzę. Co jest? O, widzę. Pokaż to, zbliż, pokaż. Muszla. Muszla. U nas się je. U nas tak? W restauracji u nas to się je. Hola. To je się to. Co idzie? Ja widzę.
Czekaj, trzymaj, bo ja go mam. Nie. Kurde, co to tu jest? Co jest takie czerwone z takimi nóżkami? Wow. Pod tym. Nie. Ale czad, tu. O, schował się. Dobra, nie wchodzę, bo on się chowa pod kamień. Jest. Mam, ale. Nie, wchodzi pod. On wchodzi pod ten. Dawaj dalej. I? Teraz będzie. Kurde, prawie. Nie wiem, dawaj. Woo! No weź coś zrób. No i teraz, tak od razu skacz. No, frykaj. No, Gracjan potrafi, a ty nie. No, holy. Hejo, słuchajcie, właśnie weszliśmy sobie na spacerek. To pokażę wam od razu tutaj ten porcik. I tutaj kiedyś, bodajże chyba pierwszy, czy za, nie, za chyba drugim razem. Chyba drugi nasz pobyt tutaj to właśnie mieszkaliśmy tutaj. Już teraz nie pamiętam, czy to było gdzieś, o tam chyba. Chyba tam tak jakoś na dole, albo tu o pięterko jedno niżej. W każdym razie. Zobaczcie, jak tutaj jest ładnie. I sobie przejdziemy takim pomostem. Jest woda. No i tu byliśmy na imprezie w ogóle też, na tych skałkach. Byliśmy na grillu. Kutki porobione. Płynęliśmy też tutaj tym statkiem. Także zobaczcie, jak ładnie. Pięknie. Pięknie jest. A tam coś hałasuje. A tutaj jest taka bardzo fajna restauracja, ta tutaj, i mają bardzo dobre właśnie owoce morza, fajnie tak przygotowane, pokażę wam, są statki, motorówki itd. itp. A my mieszkaliśmy tu w któryś właśnie takich, w któryś tych malutkich apartamentach, już teraz nie pamiętam, mało co w ogóle widzę. O, I love papagayo, płynie sobie chyba na papagayo, ludzie wysiadają, tak to wygląda. Fajnie, pięknie, jest pięknie. I jeszcze muszę wam powiedzieć, że dzisiaj to jest w ogóle ten dzień, gdzie mamy naprawdę wzorową, ale to po prostu wzorową, szliśmy tymi schodami, tam z góry, wzorową pogodę, ale to po prostu idealną. Spiekliśmy się, tak jak wam mówię, ja sobie przypaliłam trochę, przypaliłam sobie, o, rybki pływają, a ja przyjarałam sobie, kurde, twarz, w sensie od okularków.
przystało mi się i odbiłam sobie okularki, słuchajcie. Syna, jak trzymaj popcorn. Są rybki, nie? Tylko mało i małe. Co to tam? Gdzie? Wąż? Wąż. Nie, to nie jest wąż. A co? Ale wygląda jak wąż. No. Ale jaka czysta woda, nie? Co to tu niebieskie? Które? Nie mam pojęcia, kochanie. Czysta woda jest, wszystkie te widać pod spodem. O, płyną, patrzcie. Dzieci płyną, krzyczą. Woohoo! Przybliżę wam, żeby było dobrze widać. I płyną sobie! Waterbus! Płyną sobie. Możesz pomachać im. Machają! Płyną i machają! Ale mów coś i chodź. My jesteśmy teraz... Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w porcie w Puerto del Carmen. Czekaj, wydać się za dobrze. Tu jest, tam jest waterbus, jak widzicie. Zbliżę wam tu. Ludzie mi machali. Wam. Wiem, że... O, to są rybki, tam na dole. No dobra, to ja wam się teraz troszkę pokażę. Na tle. Ta-da! Na tle pięknego portu. Super, bardzo mi się to podoba. Bardzo, bardzo. To oczywiście pełno apartamentów. Tego co widzę, to na pewno też do wynajęcia. Też wynajmują na bank. Bardzo fajnie to wygląda i bardzo fajne miejsce, bo jesteście centralnie tutaj sobie w porcie. Cisza, spokój, woda. Tutaj macie pełno restauracji, z kolei nie ma tak Chińczyków, bo do tego trzeba, żeby dojść do Avenidy, to musicie iść stąd jakieś 20 minut, nawet nie wiem, czy nie więcej. No i tędy też dojdziecie na Playa Chica, czyli tam koło tego starego mieszkania Kasza. No też będą chyba wysiadać ze statku. Coś tutaj robią, coś remontują, jakiś chyba jeden ten. Właśnie jaka spokojna. Patrz, jakie tu duże te ryby. Patrzcie, za mną. Mam nadzieję, że będzie widać. Patrz, jakie wielkie. O, takie ryby. One jak małe rekiny. Możecie teraz je pokarmić. Małe rekiny. Można wrzucić, ale nie dużo, bo to chyba raczej nie jest zdrowe. No. Raczej nie jest zdrowe i nie jest... O, wow, ale płyną duże. Wow. Czekajcie, pokażę wam. Nie wiem, zobaczymy. O, chwycił. Misiu, nie wolno tak dużo. Nie wrzucę, bo nie wolno takim jedzeniem karmić. Zobaczcie, jak płyną do popcornu. Chydrz. Muszę ci powiedzieć, że konkurent... O, no właśnie, chciałam to powiedzieć. Jeszcze tu przyszły. Cześć, też idziesz do popcornu? Idziesz do popcornu, ja wiem. I ty też idziesz do popcornu. O, teraz masz. Wcinaj. Nie wiem, czy lubisz posolony, niesolony. A tutaj rybki. Tyrem. Idźmy, niech one sobie... Zostaw, dużo nie zostawiajcie, bo to nie jest zdrowe dla nich. Wszystko widać pod tą wodą, słuchajcie. Idziemy coś zjeść. A patrz, jak urosło to. Śmiesznie. Wow, jak wąż wygląda, jakiś dziwny. Gdzie? Pa. Cześć, Daisy. Nie, wody nie mają do picia. Mają na pewno gdzieś. Ładnie, nie? Nie wolno rzucać im popcornu, bo ty nie jedzą takich rzeczy, synek. One nie mają wody do picia. Mają. Szalona mowa. No i kociaki, zobaczcie, jakie ładne kociaki. To szare ładne. Dogs. Dogs. Dogs, a nie dogs. Czemu głowy mają do tyłu?
wycieczką opodal krzeczka mieszkała teczka dziwaczka. Nie rzucają, nie lubią. A czemu tak siedzi? Nie, nie uciekajcie. Dobra, chodźcie, zostawmy je. Chodźcie, zostaw je. One śpią. I tu mają wodę, zobacz. O, siema! Patrzcie, ile kotów! Cześć! Cześć, kociaku! Drugi, trzeci! O, poszę, poszę! Zostaw, bo zaraz im wylejesz, nie będą miały. Patrzcie, ile kociaków ładnych! Jak one mają tu, jak one mają tu wyjść? Ty co mi język pokazujesz? Co mi język pokazujesz? Tamten! Dobrze, jesteśmy, słuchajcie, z powrotem w biosferze. Na pewno pamiętacie to miejsce. Tam ostatnio siedziałam i stamtąd nagrywałam. Byliśmy w McDonaldzie, Gracjan był w tym Jurassic Parku. W tamtym roku byli na tych kulkach, a teraz idą na łyżwy. Ale czajcie to, łyżwy po prostu, to jest fajne. Chciałam, żeby na to poszli. I to kosztuje, słuchajcie, 4 euro za 5 minut, co prawda. A za osobę, ale myślę, że to takie fajne, takie śmieszne coś. Nie wiem, ciekawa byłam, jak to jeździ, jak to działa. Także idą sobie na łyżwy, a ja ich ponagrywam trochę. I faktycznie wygląda jak lodowisko, ale powiem wam, że widok tego lodowiska na tle tego słońca to naprawdę jest coś. Robi wrażenie. Serio robi wrażenie. Przy oceanie lodowisko. Czujecie to? Muzyczka gra, także naprawdę sympatycznie. Zakładają właśnie łyżwy. O, no i zaraz będą wjeżdżać. O, uwaga, pierwsze wyrżnięcie. Kto pierwszy się wyrżnie? O. To nie lód takie. Lodowisko w słońcu. Ale będziecie tak w kółko chodzić? W kółko będziecie chodzić? Nie jest taki śliski, jak myślałam.